Robert Ziółkowski, pisarz, były policjant z poznańskiej grupy łowców głów, będzie gościem Biblioteki Ratuszowej w ramach cyklu Wakacje z książką. Jak wyjaśniają organizatorzy spotkania, Łowcy głów czy Wściekły pies Ziółkowskiego to sensacyjne książki związane z tematem policyjnych porachunków ze światem przestępczym. Ponieważ autor nie znosi nudy, zabrał ostatnio czytelników w świat afrykańskich wojowników plemienia Karamojong na styku Ugandy i Sudanu Południowego. Ma na swoim koncie także pozycję, której bohaterowie walczą w Powstaniu Wielkopolskim. Robert Ziółkowski w Ratuszowej opowie o kulisach swojej pracy. Spotkanie inaugurujące cykl Wakacje z książką odbędzie się w czwartek 15 lipca o godzinie 17 w Leszczyńskiej Bibliotece Ratuszowej.